Już w środę 8 czerwca otwieramy restaurację terasową, czyli zupełnie nowy koncept kulinarny na mapie Wrocławia. Restauracja znajdować się będzie w budynku Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Pergoli w kompleksie Hali Stulecia. Będzie to kuchnia lokalna, polska z akcentami dolnośląskimi, śląskimi, ale również taka mieszanina właściwie kuchni z całej Polski w nowoczesnym wydaniu. Będziemy się starali czerpać inspiracje i staramy się i czerpiemy w recepturach, które znajdujemy w dawnych książkach kucharskich. Staramy się cofać w tych naszych poszukiwaniach maksymalnie 100 lat, około 100 lat wstecz, ze względu na to, że są to czasy, kiedy już Hala Stulecia istniała, funkcjonowała, a my chcemy jakby nawiązywać do tej gastronomii, która tutaj miała miejsce od początku istnienia Hali Stulecia. Mamy w ogóle podzielone menu na kilka sekcji, więc jest kilka ciekawych pozycji w każdym z nich. Mamy w zimnych przystawkach na przykład bardzo fajną pozycję, która bazuje na tradycyjnym daniu, które nazywało się kiedyś botwina z ryb. Jest to taka nasza bardzo nowoczesna interpretacja tego dania. Drugą ciekawą bardzo pozycją jest w menu barowym pozycja gołąbków z podrobami. Będziemy mieć sandacza z takimi bardzo wiosennymi dodatkami, jak pire z młodych selerów i dymki. Ja bardzo lubię to danie, z sosem szczawiowym i z młodą marchewką, więc tutaj są same tak naprawdę nowaliki. Czuliśmy potrzebę otwarcia zupełnie nowego konceptu. Takie sygnały docierały do nas od samych turystów, jak również od mieszkańców Wrocławia. Poza tym jest to uzupełnienie oferty całego kompleksu Hali Stulecia i pewnej rewolucji kulinarnej, która od jakiegoś czasu już się u nas odbywa. Bardzo się cieszymy, bardzo długo czekaliśmy na to otwarcie i nie możemy się doczekać, aż obsłużymy pierwszych prawdziwych gości.